Hej, cześć, witajcie moje zapasy, witam was w kolejnym odcinku Little Nightmares, dokładnie. Uj, była ścinka. Kontynuujemy sobie z tego miejsca, gdzie ostatnio skończyliśmy. Wiem, że znowu była duża przerwa, taka duża jak ten but. Jak się rzucało, nie pamiętam, wielu rzeczy, dobra, tym się rzucało. Tak muszę sobie przypomnieć, jak się robi niektóre rzeczy, ale może nie będę lepiej przedłużał, bo wiem. Ej, bo są fajne ścinki, mam nadzieję, że to się poprawi. Bo nie chcę czegoś takiego, to tak być nie... O matko bozyka. Tak, teraz to pchnij. Bardzo dobrze, elegancko. Dupc, okej, okay, możemy sobie pod tym wejść. Czymś się sprintowało, pamiętam. O Jezus, tym chyba. Tak, tym, okej, okay. Na szczęście odkryłem to w ostatniej chwili. Ten panel jest za bardzo... Skrzypie jakiś taki podejrzany jest, nie uważacie? Ja sobie muszę... A, wy już wiem, co trzeba zrobić, no właśnie. Tutaj jest niebez... A dobra, on nie upadnie, także jest... Nie. No i kurczę, dobra, na szczęście tu nie było wysoko, mam nadzieję, że tak... Tym razem tak nie pozabijam tego naszego... Teraz mi się przypomniało, że ktoś chyba miał jakiś pomysł na jego imię. Nie wiem... Nie pamiętam jak. Szczerze nie pamiętam. Możliwe, że to było coś związane z cyferką, bo... Ja coś tu muszę podsunąć. To będzie za lekkie. Halo. Ja dam radę tak to zrobić z tego? Z buta? No nie mam tu co podsunąć. Może tego buta bym wziął ze sobą. To jest jakiś pomysł. To jest jakiś pomysł, więc wezmę tego buta. To mi pewnie... A ja go tam nie wrzucę, tak czy siak. Dobra, to nieważne. Kurczę, początek odcinka, już problemy. Tak, ogólnie w tym odcinku już zakończymy sobie... pierwszy chapter DLC z Little Nightmares. Także fajnie, jednocześnie fajnie i niefajnie, bo... Bo spoko się w to gra. No, czemu spadasz tak łatwo? Przecież stoję na tej desce. Przepraszam was za takie początki, ale dobrze, może trochę będę mógł pogadać. Dawno w sumie tego nie robiłem, więc wybaczcie, jeśli... jest nudno albo coś, wyszedłem z prawy, etc. Wiecie jak jest. Ja teraz jestem tak zestresowany, czy wszystko się nagrywa i w ogóle... Patrzcie, no przecież... O, teraz się dobrze odgięło. Bo teraz dobrze stanąłem. Jest! Dobra, udało się. Oj. Tak, to nie będzie fajne miejsce. To nie będzie fajne miejsce, więc trzeba szybciutko coś z tym zrobić. Czy ja mogę to... Nie, nie mogę nic z tym zrobić, więc lota szybko gdzieś, żeby przeżyć. Tak, tutaj raczej będę mógł wyjść. Dobra, nie ma na szczęście potwora. Jeszcze. Ale wiecie, jak to może być. Okej. Okay. Teraz, żeby to ładnie przeżyć, to chyba będę musiał zejść tędy. Oczywiście nie wiem, czy moja postać się elegancko tego złapie. Złapie się tym razem, dobrze. Tym razem go nie zabiłem. A, wracając jeszcze do tego jego imienia, to nie wiem, czy ktoś nie proponował 5, żeby mówić na niego 5. Skoro dziewczynka była 6, to mówić na niego 5. Ale raczej nie. Coś tam się kołysze w tym. Więc sobie to coś wydostaniemy. Nie, ale chyba nie 5. Nie wiem, coś może mi się pomyliło. A może mi się nie pomyliło. Nie wiem. Ale w sumie... Jakby mówić na niego? Oj. Nie ten przycisk. Możemy mówić na niego? Dobra, możemy mówić na niego 5. Piąteczka. Okej, to się troszeczkę zlagowało. Oj. Przyszła jeszcze tu ta poczwara. Tego to akurat nie zauważyłem. No chodź. Nie, chciałem, żebyś wszedł na to. Hop. To coś chyba nie umie skakać, nie? Ale weź se odejdź. Tutaj, ja szybko wezmę tego klucza. Albo najpierw chyba będę musiał przesunąć... A nie, dobra, najpierw muszę zdjąć kutkę. Dobra, szybka akcja. Bieraj klucza. I lota! Dobrze, że to powolne takie. Jak... O, dobra. Sam otworzył na szczęście.
A to się samo otwarło. Dobra, bo myślałem, że będę musiał jeszcze krzesło podsuwać. Ale na szczęście nie. Więc lecimy dalej. Mi oczywiście gardło umiera, bo nie wiem. Ja chyba raczej, no, jeszcze przechodzę przez ten okres mutacji, więc to może być... Czy coś z tym mogę zrobić? Tak, mogę to pchnąć. Ja w jakim celu? O! Zepsułem coś. Dobra, tam jest jakiś guzik. Ja sobie do niego podejdę. O Jezus! Proszę go wcisnąć. Okej. O to raczej chodziło. Już ten kabel nie sięga tam. Nie wiem, tak, mogę sobie tym zejść, ale chyba nie chcę, po prostu się rozpędzimy, doskoczymy sobie tutaj. A, teraz jest naprawdę dość płytko. Ale teraz mam za nisko. Tak, teraz jest za nisko i co z tym zrobić? Że teraz jest za nisko. Może podsunę sobie to tutaj. I potem na tym położę jeszcze to drugie, albo po prostu kminię niepotrzebnie jakieś głupoty. Dobrze, dopniemy sobie to do tej ścianki. No i spróbujemy, nie wiem. Tylko nie wiem, czy da się teraz podnieść poziom tej wody. Tak, da się. Okej, więc sobie przepchniemy to coś. To może być jakiś pomysł. To może być głupi pomysł, jak większość moich pomysłów, ale może się udać. Czy ja się właśnie zaklinowałem tutaj? Spróbujemy może od tej strony. Coś w ten deseń. Dawaj, dawaj młody. Damy radę. No i nie wiem, załóżmy, że teraz jakoś od tyłu to zrobię. Tak o. Tylko bardziej tak. O, no... No... Taki se ten pomysł był. Nie, broń Boże do tej wody. Boże, już prawie se wszedłem do tej wody, nie chciałem. Okej. Coś z tym pewnie wykombinuję jeszcze innego. Bo to na pewno jakoś tam musi być. Nie. Chciałbym to wejść tu. Złap to. Nie mogę teraz tego złapać. Czuję się oszukany. Może teraz? Weź to tam. Dopchnij trochę. Dobra, to spadnie jak ja to teraz przesunę, ale widocznie... Tak musi być. To się teraz bardzo niechętnie... ciągnie. Dobra, ja to muszę zrobić inaczej. Tylko cholera jasna jak. Pewnie większość... No! Nie, ja to teraz chyba, kurde, zszczepiłem ze sobą. No dawaj. Come on. Dobra, milimetry. Milimetry. Jeszcze kawalątek. I... No, zejdź już z tego, moje pomysły są dziękuję. Bardzo głupie. Nigdy więcej nie będę się słuchał swoich pomysłów. Tylko co ja mam teraz z tym zrobić? Jezus Maria, przecież ja mogę przeskoczyć. O Boże. Dobra, czasami nawet mam jakieś pomysły. Ten akurat jest dobry. W przeciwieństwie do tamtego. I raczej się uda. Jeśli to zrobię w miarę jakoś dobrze. Że wiecie, przesunę sobie ten tu i ten tu obok. Teraz tak zobaczyłem, jak tak tą przerwę tutaj ujrzałem. Dobrze. Dobrze wiedzieć, że jeszcze trochę tych szarych komórek jednak wędruje po mojej głowie. Doceniam. I teraz powinno się udać. Tylko naprawdę trzeba uważać, żeby nie stąpnąć się na tą wodę, bo ha. Będzie źle. Dobra. Okej, jedna i pup, i druga i pup, i dobra, udało się jakimś cudem, fajnie jest generalnie, wow. Lecimy dalej, prysznice, zazwyczaj przy tych prysznicach jest ta zasrana magma, te gluty, które chcą mnie dopaść.
Ha, tu jest wyjście, ale tam jest coś czarnego. Czy to jest ta magma, czy to jest jakaś dziura, w którą mogę wejść? Wiecie, jak mnie to kusi, nie? O Boże. Tak, mogłem się tego domyślić, ale... Tak. Znaczy, tak, to był mój pomysł, czyli głupi, moje pomysły, tak to właśnie wygląda. Tak to właśnie wygląda ze mną. Wspaniale. Gdzie jesteśmy to? O Boże, widziałem tego czegoś twarz i w sumie nie chciałem tego widzieć, nie. Chcę wymazać ten obraz z pamięci. Boże! To jest takie stresujące. Jak to jest zaraz obok! Nienawidzę tego, nienawidzę. Nie... Czy to jest mięso? Tak, dobrze. Masz! Żryj! Nie! Nie! Ja wpadłem, ja nie chciałem. Ej, bo ja się krzyczę za bardzo, się krzyczę. Ja trochę się odsunę, bo ja się krzyczę, bo widzę po wykresach tutaj, że się projekt szalony. Także przepraszam, będą przez TL zapewne, więc w sumie... O, latarkę mam, ja zapomniałem, że mam latarkę. Idź ty! Okej. Okay. Hopsa! I teraz tu na beczułkę. I teraz tu. I teraz bierzemy mięsko. I teraz dupimy je tam hen. Siubudubudu. No to, żem hen wyrzucił, naprawdę. Great. Dobra. Szybka akcja. Pa. Dobra. Czy ja stąd doskoczę tam? Okej, doskoczyłem. Gdzie dalej? O, tam już jest dosyć większa odległość, co w sumie nie do końca mnie zadowala. Ale dobra. Prójemy! Dobra, nawet udało się niezły skok wykonać. Ale to jest szybkie. To mnie zaraz rzuci z tego. Nie mogę wejść na tą szafę! Czemu nie mogę wejść na tą szafę? Czemu znowu się tak pruję bardzo, bo widzę po wykresach? Boże! Jak bardzo muszę odsunąć ten mikrofon. Albo ja ogłuchłem już przez tą grę. W sumie trochę mam ją głośno. Ach, przepraszam cię, piąteczko, ja już cię naprawdę nie chciałem aż tyle zabijać. Ale jestem ułomny, wybacz mi. Stary. Dobra, teraz... Od razu, wszystko na szybciu... Czemu to jest tuż pode mną? Boże, czemu to było tuż pode mną? Czemu, dlaczego, proszę mi powiedzieć, why? O Boże. Co ty, człowieku, robisz? Człowieku, to może złe określenie na to coś? Dobra. Bardzo nie lubię tutaj przebywać. Twoje towarzystwo mnie naprawdę nie zadowala. Okej. Teraz na łódeczkę. Okej, udało się. Co teraz? Gdzie teraz? Po prostu skoczyć, tak? No dobra. To jest zawsze tak blisko mnie. Nie! No kurcze! Kurcze! Kurczacz! Dobra. Jezus, w końcu. Mam nadzieję, że już cię więcej nie zobaczę. Przynajmniej w przeciągu najbliższych 5 minut, bo... Bo wiem, że i tak będę musiał się... O nie, nie mów, że... O matko. Ja naprawdę się... Ale dlaczego tu takie przestery wychodzą? Znaczy właśnie... Co ja zrobiłem, przenajświętszy Boziuniu? Proszę. No, co to miało być? Co to miało być? No i co ja mam tu teraz zrobić? Mam doskoczyć tam? Ja bym bardzo chciał, nie? Ale ostatnio coś mi nie pykło. I trochę się obawiam... No! Na szczęście masz twarde nóżki, koleżko. Dobra. Spróbujmy jeszcze raz. Zero spytki.
O, dobra, udało się. Czy jednak się da? Czym się odpalało latarkę, ty mi powiedz? Gdzie jest latarka? Tutaj. Okej. Czy ja wcale tu nie musiałem iść? Czy ja tu przyszedłem tylko po znajdźkę? Proszę nie mów mi, że ja przyszedłem tu tylko po znajdźkę. Na pewno nie. Halo. Że ja mam tam teraz wrócić? Ja... To ja widzę jakieś zarąbiste ścieżki przejścia... A ta rura? Ta rura się wydaje interesująca. Albo tu coś... A czym się kucało? Czym się kucało? Tym. Ale nie przekuckam się tu. A, przeku... O! Patrzcie państwo! Jakie spryty! Gdzie teraz? Tu jest nic. Muszę się przedostać jakoś na drugą stronę. Niech! No, wchodź, wchodź na to, tak. Dobra, dobra, przeżyłem. Może tu po prostu mogę sobie to jakoś otworzyć, nie wiem. Nie mogę. Jak mam przejść? Jak mam przejść na drugą stronę? Boże, czemu granie w tą grę jest dla mnie takie trudne? To założę się, że to nie powinno tak być. Dobra, wejdę sobie po prostu na maksa w górę. Może tam jest po prostu dziura, której... Oczywiście, że tam jest dziura, której nie widziałem. Och, sraj taśmo, przyjacielu mój. Drogi, mówię ci, ja mam takie problemy, że rzecz, która powinna mi zająć minutę, zajmuje mi 10. Ciężko, ciężko. Moja postać jakoś tak często se podchodzi sama z siebie gdzieś. Dobra, jak wpadnę do wody, to nic mi się nie stanie. Siup! Dobra. Już chcę stąd wyjść jak najprędzej. Co robi guziczek? Pewnie... Tak. To co myślałem, ale... Ale po co to się stało? Po co to się właściwie stało, to... I'm not sure. Potrzebuję dźwigni. Tutaj jest, są jakieś schodki. Jest, są schodki. Gdzie to mnie dopro... O, proszę bardzo, do dźwigni. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Siupadup. Bieremy to. I sobie... rzucę sobie to. Okej, to jest metal, więc raczej nie będzie pływać w wodzie. Więc tutaj pewnie wchodzi element zagadki. Czyli co zrobić? No, ja to bym dał to na tą walizę, nie? Tą walizę najpierw sobie przepchnął. Gdzieś tu pod tą stronę. Płynie sobie ją jako ziół. Także biorę sobie to i na przykład... Dobra, nie wiem, jakbym rzucił to, to wpadnie tam. O, proszę bardzo, jak ładnie upadło. I to chyba będzie tyle. Czyżbym to rozkminił w miarę szybko, jak na mnie? No, trochę kawałek mam od tego, ale powinno się udać. Nie! To mi się uda! Aaaa! Kurczę, czy ja zawsze muszę coś skomplikować? Nie mogę podnieść dźwigni. Nie mogę podnieść dźwigni. Autentycznie. No nie mogę jej podnieść. Hej, cześć, witajcie! Wybaczcie za tą przerwę, ale tutaj jest zapasowy z przyszłości. A przyszłość niestety jest przykra, moi drodzy, ponieważ... brakło mi miejsca na dysku, co mi się pierwszy raz zdarzyło i się tego kompletnie nie spodziewałem. Przez co końcówka nagrania się po prostu, no, nie nagrała. Smutna buźka. No, a więc jestem zmuszony nagrać to jeszcze raz. Nie wiem dokładnie kiedy, w jakim momencie mi się to przestało nagrywać, a minęło już trochę czasu od tego momentu, więc zacznę tutaj. Po prostu, o. Kurczę, są jakieś takie...
coś tak jakoś jest niepłynnie, wam powiem. Nie wiem czemu. O, ale... O, miejscami jest dobrze, miejscami nie. No nie wiem. Dobrze, ale lecimy to i tak. Niestety, no ja przeszedłem tą grę, tak? Znaczy ten chapter. Tak, więc teraz po prostu będę musiał udawać, że nie wiem co się wydarzy, jak się wydarzy. Więc sprawdzicie moją grę aktorską. Jak to będzie? Niestety straciłem sporo fajnego materiału, bo to był fajny materiał, tak? Bo... Właśnie, no działo, że coś takiego wydarzyło mi się z jakieś 10 razy wtedy, no nie mogłem po prostu trafić na tą dźwignią, na tą teczkę, a teraz... No proszę, no prawie się udało już tak za drugim razem. A wtedy było znacznie śmieszniej, no. Co tu dużo gadać. No dobra, może być i tak. Nie, nie chcę puszki. Więc teraz wybaczcie, jeśli będę taki, no jakiś nijaki, ale no po prostu nagrywanie tego drugi raz to nie jest jakieś bardzo przyjemne doświadczenie. Więc muszę po prostu wyciągnąć z tego lekcję, sprawdzać miejsce na dysku przed nagrywkami i po prostu... takie rzeczy, proszę państwa. Nie chcę puszek! Tak, troszeczkę sobie to podsuniemy. Powinno się jakoś udać, tak mi się wydaje. Teraz musimy podnieść sobie poziom wody. Kaching! Teraz ostrożnie, byle dorzucić, tak? Tą dźwignię tam. Okej. Okay. Teraz na szczęście też mi się udało, bo przecież za pierwszym razem mi się to nie udało i spadła z powrotem tam na dół, co było też mało przyjemne. Tak. Kolejna kwestia tutaj. Jak podniesie... Nie chcę, żebyś tutaj wchodził, mój drogi. Czy jesteś w stanie przepchnąć to bez... Tak, jestem w stanie. Dobrze, to tak zrobimy. Bo teraz będziemy musieli przeskoczyć na drugą stronę, bo tą dźwignię nam się otworzą. Do drzwi. Okej, to jest normalnie perfekcyjne miejsce. Może gdyby nie ten sup. Ale dobra. Kręć, młody kręć. A może staniemy sobie tutaj. Będziemy mieli bliżej. Do biegu, wybiegu. Za pierwszym razem jak to przechodziłem, też rzeczywiście nie udało mi się tam dobiec, ale dobrze, sprawdźmy, czy teraz się uda. No, pewnie, że nie. No, bardzo mi się nie podobają te ścinki. Nie wiem, co to jest, kurczę, nie wiem. Nie aktualizowałem sterowników od karty graficznej, ale nie wiem, czy to to. No ale tak trochę na szybko to nagrywam teraz, bo po prostu muszę to dograć. A biegnij, no! Ten jeszcze się zaczął, ten. Czołgać, wariat. Dobra. Ale powiem wam, że nie pamiętam dokładnie wszystkiego, bo w sumie serio dość dawno nagrywałem to. Tak, bo ja jestem strasznie leniwy oczywiście i... potrzebowałem mnóstwo czasu, żeby no przejść. To się ten? Tak. Ujo, nie, dobra, nie, serio, nie umiem udać. Nie, nie, myślałem, że lepiej mi wyjdzie to udawanie, ale nie ma co udawać. No, zobaczyłem ją, wtedy się wystraszyłem. Tu też się darłem. Spróbuję odtworzyć wydarzenia, potem ona tu zaczęła podpływać i ja takie, nie, zostaw moją boję, nie. O, nie doleciałem, umrę, dobra. A, dobra, może. O, umrę. Kurczę, strasznie mi smutno, że straciłem ten materiał. No nie wiem, może wam wkleję później na koniec, już po zakończeniu odcinka, takie fragmenty głosowe z tego, co tutaj się działo. Bo było naprawdę ciekawie. I niestety to przepadło. Co tu dużo gadać? Leave my boy alone! No what the fuck are you doing? O, ale puściła boję, to jest jakiś plus. Okej, puść to. Dobrze, że nie ma takiej ręki, żeby mnie sięgnąć z tego haka, bo wtedy mógłby być już problem. Dość mocny. Jupa! Siupaj, łupaj, dupaj, hupaj. Hoppa! Jeszcze raz, teraz gdzie? Dalej, po prostu.
I teraz tam chyba, prawda? Płyniemy, płyniemy, płyniemy. Zostawmy kobie to. Okej, okay. I teraz wlączamy prąd! Prąd, który jest oczywiście cholernie przerażający. Nie pamiętam, co tutaj było. Pewnie jakiś bonusik, którego już pewnie zebrałem, ale... A nie, jakaś dźwignia. To ja chyba musiałem tutaj być. Tak, trzeba podwyższyć poziom... Ho, ho, ho! Nie jedz mnie. O tym serio zapomniałem akurat. Okej, okay, siup. Nie, 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 nie tutaj. Tu, wchodź! Ile by tego nie przechodzić, to i tak te bliskie starcia są naprawdę stresujące, także... Okej, okay, teraz jedyne, co musimy zrobić, to wrzucić telewizor do wody i usmażyć tą babę na kotleta. O, proszę bardzo, ona nam tutaj nawet ułatwia sprawę. O nie! Jakby chciała, to ona by tu wlazła bezproblemowo. Weź zostaw to. Patrz, smażysz się teraz. Zostaw moją tę, no. Bardzo dobrze. Dupni se mosterka, byku. wchodzimy? Halo? Wejdź. Wejdź, no. Tak, ta woda już nie pieści prądem, żeby nie było, bo korki wywaliło najzwyczajniej w świecie. Okej. No jesteśmy gdzieś. No okej. Tu coś jest jeszcze. Z czego nie wiem, czy korzystałem ostatnim razem. Nie, chyba nie, ale widzę, że to jest buteleczka, więc sobie ją weźmiemy. Czy forma znajdźki. A nie, chyba ją jednak brałem, bo się nic z nią nie robi. Także raczej ją wziąłem. No to tak po prostu tutaj była buteleczka. Jakbyście chcieli wiedzieć. I drabina, która wygląda na drabinę kończącą nasz chapter. I tak chyba właśnie jest, moi drodzy. Chyba wspinamy się na koniec naszego odcinka. Are you ready for it? O, dobra, o tym też trochę zapomniałem. Trochę. Nie wiem, czy widzieliście, co to było. Tak, to długołap. Pamiętacie tę scenę? Pamiętacie tę scenę? Ja pamiętam. I moja pierwsza reakcja na to też była... dość mocna. Bo wiecie... On został zabrany i potem my szliśmy tam Six i on już tam był patroszony i ja się boję, że to właśnie był on. Czyli koniec naszego piąteczka. To było naprawdę przykre przeżycie dla mnie. Które wam, tak, wrzucę wam ten fragment tam teraz, po tych, także po pożegnaniu moim, wrzucę wam te takie fragmenty najistotniejsze z tamtego nagrania. I co? I tyle, więc po prostu, no, słabo z tym wyszło. Postaram się, żeby już nigdy do tego nie dopuścić, ale po prostu chciałem dograć już ten materiał, ponieważ no nie może się zmarnować cały odcinek, który i tak bym musiał nagrać, więc okej, okay, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że jakoś bardzo wam nie przeszkodziło ten problem, ale no już mniejsza z tym, więc ja biorę nogi za pas i cześć. No debila ze mnie robią. O Boże! No co ty robisz? Ty ze mnie idiotę robisz? Było na wprost, to żeś skręcił. Alleluja! Zostaw tą puszkę! Nie! No biegnij no! O nie, 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 nie. O Boże, widzicie! Co się działo normalnie na fotelu? Co tam się działo? Dobra, już płynie po mnie, więc ja sobie idę stąd. Boja, zostaw moją boję, nie ruszaj boi! Okej, okay, tam możemy wejść sobie na górę i tak zrobimy. Nie wiem, okay, jesteśmy gdzieś szczury. To był on. Pan długołap. Tak, czyli no. O! Ej!
Rzeczywiście! Rzeczywiście była taka scena. Nie! Nie, piąteczku! Piątek, nie! O, nie cieszę, żarli! Nie! Pożarli cię! Tak mi przykro. Nie zdołałem cię uratować. I tak... Nie. Czemu to się tak skończyło?